Moi kochani, moi mili, chciałbym was zaprosić na nową serię, która zawitała na moim kanale od dzisiaj. Są to śmieszne nazwy, postaci i w ogóle wszystkie, no ogółem śmieszne, tak? Ta seria nazywa się Śmieszne. Dzisiaj mamy najdziwniejsze, najśmieszniej wyglądające zwierzęta świata. Także... cóż mogę powiedzieć, no po prostu przyjrzyjmy się tym cudom techniki natury, bardziej natury oczywiście, i zobaczmy, jak owe zwierzęta wyglądają i jakie są ich nazwy. Zacznijmy od antylopy Saiga, która ma taką taki wielbłądzi ryj, że tak powiem. Listę dziwnych zwierząt rozpoczynamy od zagrożonego wyginięciem gatunku. No w sumie nie dziwię się, że jest zaginiony. Zagrożony wyginięciem, przepraszam. Antylop Saiga. Zwierzęta zamieszkują stepy Eurazji. I co jest dla nich charakterystyczne, mają niezwykle dziwnie ukształtowane nosy. Ich przerośnięte nozdrza tworzą krótką trąbę, która spełnia dwie istotne funkcje. W zimie nagrzewa powietrze przed dostaniem się do płuc. W lecie filtruje kurz i pomaga chłodzić organizm. No, nie powiedzcie mi, że ta antylopa nie wygląda jak wielbłąd, no. Cholera jasna. O. Gawial gangesowy. No ma taki długi dziób, tak? Taki pysk ma długi. Nie wiem, jak on je. Nie wnikam w to. No ale zobaczmy. O czym tutaj piszą. Gawial jest jednym z dominujących drapieżników w rzekach subkontynentu indyjskiego. Jednak jego populacja zmniejszyła się do zaledwie 235 osobników z powodu wyniszczającej działalności człowieka. No to akurat jest smutne dla tych odmian krokodyla. Gawial ma nietypowy wąski pysk, w którym znajduje się 110 zębów. Oho, lipka. Niegdyś potężne zwierzę dziś stoi na granicy wyginięcia. No troszeczkę smutne, oczywiście. No ale zobaczmy dalej. Frogfish! Czy to żaba? Czy to ryba? Nie, to frogfish! Żabnica. Zawsze mnie ta ryba przerażała i zawsze mi się ta ryba będzie śniła po nocach. Jedna z najstraszniejszych ryb, nie? Tak dziwnie wygląda, ale jednak strasznie. Piura chilensis. Chilensis, chilensis. Cholera wie. I to wygląda tak, i to jest... Fuj! To egzotyczne stworzenie występuje w Chile i Peru, gdzie jest popularnym przysmakiem. Jego otwór gębowy, którym filtruje mikroorganizmy z wody, często mylony jest przez ludzi ze skałą. W sumie nie dziwię się. Wygląda to zarazem jak skała, ale też wygląda to ohydnie. Przez co nie przekonywuje mnie jako posiłek. Pelagoturide, nie wiem jak to się czyta, przepraszam bardzo znawców tego. To ma jakieś jądro, to ma jakieś jelito, to wygląda jak meduza, tak? To łacińska nazwa rodziny zwierząt morskich, zwanych potocznie ogórkami morskimi. O góry do góry! I dokładna nazwa to skrzywy. Ten rodzaj wygląda trochę jak meduza, wykorzystują swoje maski w górnej części ciała do zbierania błota z dna morskiego, które następnie trawią. Scotoplanes. Wygląda jak taki... ślimak? Albo coś koło tego. Z kolei ten rodzaj krzywa nazywany jest po angielsku sea pig, czyli morska świnia. Wypustki... wyglądające jak nogi mogą zostać napompowane powietrzem. No w sumie wygląda jak taka świnia, ale no... No. Grzbietoród amerykański. To jest jakiś żółw? Czy co? Na tym nieco zagadkowym gifie możemy zobaczyć młode ropuchy wylegające się ze specjalnych komórek na grzbiecie matki. Kompletnie płaska ropucha jest kolejnym zdziwiającym zwierzęciem żyjącym na ziemi. Okej, to jest ropucha, okej. Aby chronić swoje potomstwo, tworzy na plecach specjalne klapy, w,
których chowa ikrę i wysiaduje ją przez 4 miesiące. Po wylęgnięciu się młodych kijanek, matka rzuca starą zrzuca starą skórę, coś jak wąż. Jelonkowiec błotny. To wygląda jak taki, jak taka prehistoryczna wersja jelenia. Nie oszukujmy się, coś jak tygrysy szablozębne, coś jak Diego z epoki lodowcowej, tak? Gwiazdonos. Jaki kret fajny. Nie są większe niż przeciętny kobiecy but. Gwiazdonos to mały kret z niezwykłym pyskiem wyposażonym w 22 różowe wypustki. O, cholipka. Nieźle. Służą one do pozyskiwania informacji w ciemnych podziemiach korytarzach, w ciemnych podziemnych korytarzach do wyczuwania, czy gdzieś po drodze nie czai się posiłek. W jednej wypustce znajduje się 25 tysięcy narządów Eimera, które działają jak receptory dotyku w naszej skórze. Okej, okay. Spoko. Nawet całkiem ciekawe to jest. Można się też z tego dużo nauczyć, nie? Ale no, śmieszne. To wygląda jak... Nawet nie wiem, co, jakaś modliszka? Wojsiłka to się nazywa. No taka modliszka, tak? Wysiłki, czy w końcu wojsiłka, czy wysiłka, bo ja już nie wiem. Japoński krab pacyficzny. O, cholipka, jaki duży. To jest połączenie kraba i pająka, czy to aragog jakiś? To gargantuiczne i olbrzymie zwierzę ma największą rozpiętość nóg spośród wszystkich stawonogów żyjących na ziemi. Osiąga 3,8 metra od końca jednego pazura do drugiego. O, cholipka. Mimo wyglądu mówi się, że mają spokojnie i delikatne usposobienie. O Jezu. Neoclinus blancardi. O, cholipka. Boże święty, to wygląda jak taki pterodaktyl. Albo ze... Dla tej pacyficznej ryby brak polskiej nazwy. Może osiągać do 30 cm długości. Gdy zaś dochodzi do sporów terytorialnych z innymi osobnikami, sarce rozpoczynają walkę, który z nich jest w stanie szerzej otworzyć pysk. O Boże, jakie głupie zawody! Jak otworzy... wyobraźcie sobie, walczycie o laskę, nie? Nie umiecie się obydwoje bić z ziomkiem. No i który szybciej otworzy... który bardziej otworzy pysk? Zajebiście. Efekt może być przerażający. Widać. Mikropinna mikrostoma. A, makropinna mikrostoma, przepraszam. Wygląda jak przeźroczysta ryba. Ryba ta niezwykle rzadko widywana, wiadomo jednak, że ma cylindryczne oczy umieszczone w przeźroczystej osłonie na szczycie głowy. Ich pozycję można zmieniać z pionowej na poziomej, dzięki czemu może obserwować przestrzeń nad i... przestrzeń przed i nad osobą. Mały otwór gębowy sugeruje, że ta ryba żywi się drobnym pokarmem. Nietoperz morski. Wygląda jak taka żeńska karykatura czegoś tam, nie? To jest... I jeszcze tu ma wąsa i brodę. To wygląda jak taki nie... taki chłop, co jest transem na siłę po prostu, tak? Krewetki Mantis. Mantis! O Jezu! Avengersi! Nie tylko. Ci! Strażnicy Galaktyki! Prawdziwy mistrz MMA! Ta krewetka może atakować przeciwnika z prędkością uderzeniową 23 metrów na sekundę. Taka siła wystarczyłaby, żeby pokonać szybkim akwarium. O, cholipka. Nawet jeśli krewetka chybi, powstałe w efekcie natarcia fale mogą skutecznie unieruchomić przeciwnika. Wyobraźcie sobie, taka krewetka powala pudziana. Zajebiste by to było. Żółw jak który pazurzasty. O, to wygląda jak ten żółw z Gambola. O no. Popularny przysmak w całej Azji. O, cholipka. Zajebiście. Żółw ma wygląd upodobniający go bardziej do gada, z nieproporcjonalnie długą szyją, zakończoną nietypowym nosem, wykorzystywanym do różnych celów, między innymi do oddychania powietrzem podczas całkowitego zanurzenia w wodzie. Jaskółka morska. Wygląda jak taki mini smoczek. Serio, to wygląda jak taki smoczek.
zwana także niebieskim smokiem. Ha! No widzicie? Jaskółka morska wydaje się mnie groźna, ma zaledwie 3 cm długości, w rzeczywistości jest to jadowita bestia, żywiąca się meduzami, która wykorzystuje trucizny do obrony przed drapieżnikami, w tym także ludźmi. Wystarczy zaledwie dotknąć smoka, aby jad został wydzielony. Inną ciekawą cechą jest to, że jaskółka morska pływa w wodzie z głową skierowaną w dół, wykorzystując powietrze zgromadzone w swoim brzuchu. A. Owczarek z Bergamo. Pies mop. Bez kitu. Pies wyglądający jak mop to jest najlepsze, co może być. Pies pasterski pochodzący z Alp. Można go spotkać w górskich wioskach na północ od Mediolanu. Ten pies jest ekspertem od wypasu bydła i owiec. Jednak najbardziej znany jest za sprawą swojej sierści przypominającej dredy. Pies dredziarz. Multi ucz się. Gekon ogonolistny. No faktycznie, wygląda jak taki wyschnięty listek. Trzewi kodziób. Widziałem już takiego typa gdzieś. Ale, patrzcie, jest groźnie wielki ptak. Jest to ptak wielkości bociana zamieszkujący podmokłe tereny wschodniej Afryki. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest dziób wyglądający jak but. Dziób ma na tyle ostre zakończenia, że ptak może odcinać głowę swojej ofiary. Ptak jest tak dziwny, że naukowcy nie wiedzą dokładnie, z jakimi innymi gatunkami jest on powiązany genetycznie. No to prawda, to jest połączenie kaczki, orła i czegoś jeszcze. I bodźka, tak? Płaszczak. Jezu, ta ryba też mnie zawsze przerażała. Jest to gatunek prymitywnego rekina, występuje u wybrzeży Afryki. Jest on żywą skamieliną spokrewnioną z wymarłymi gatunkami. Babirusa. Endemiczny świniowaty ssak z obszarów Indonezji, zwany również świnią jeleniowatą. Można je spotkać na wyspach Sula, Buru, Sulawesi i Togian. Godne uwagi są wielkie kły, gdyby świnie nie szlifowały ich regularnie, kły rosłyby bez przerwy, stanowią zagrożenie dla czaszki zwierzęcia. O, cholipka. No, to mogłoby to troszeczkę, no, aj, kolejne zadziwiające zwierzę to mieszkanie z Madagaskaru. Czy to jakiś mord po wylewie, tak? Małpiatka ajaj, zwana jest po polsku palczakiem madagaskarskim. Jest to największy na świecie przykład nocnego naczelnego. Ma rozmiar przeciętnego kota, co zaś charakterystyczne, posiada długi środkowy palec zakończony hakowatym pazurem, który służy mu do wyszukiwania larw w korze drzew. Wyobraźcie sobie, idzie sobie typ z długim fakasem i tak grzebie sobie, o, grzebie. Zajebiste. No i ostatnie, samogłów. Bez kitu. Samogłów jest to najcięższa znana ryba kostno-szkieletowa. Może osiągnąć nawet do 3 metrów długości, a jej waga dochodzi do 2 ton. O, cholipka. W związku ze swoją masą pływa bardzo powoli i do tego często na boku. Samice samogłowa mogą naraz produkować nawet do 300 milionów jaj, co najwięcej spośród wszystkich kręgowców. Ryba zwana po japońsku mola. Uważana jest za wielki przysmak w kraju kwitnącej wiśni w Korei i na Tajwanie. No tak, z takich rybek to się robi te takie, nie? Sushi. O, moi drodzy, więc to by było na tyle. Jeśli państwo chcielibyście więcej filmów tego typu, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. A ja lecę nagrywać dalej. Trzymajcie się ciepło, na razie. Hejo!